Niech wuj tu zostanie. Nie. Tak czy nie? Spektakl jest zrobiony fenomenalnie, fantastycznie. Jest w nim dużo humoru, dobrego smaku, sceneria na najwyższej półce. Także polecam każdemu ten spektakl. Bardzo mi się podobało. Ja jestem teraz maturzystką, więc tango miałam w tym roku w szkole, więc fajnie zobaczyć na żywo. Kiedy jestem na służbie. Pamiętaj się! Nie, zostałem. Bardzo dobre, bardzo pozytywne, podoba się sztuka. Bardziej chyba w takiej konwencji komedii zrobiona, bo było dużo słychać śmiechów na widowni w poszczególnych scenach. No, z niecierpliwością czekamy po tej przerwie technicznej. Na pewno będzie znowu bardzo ciekawie. Dobry wieczór Państwu. Witam w tych wyjątkowych okolicznościach przychodu i tego, i niepowtarzalnych. Bardzo się cieszę, że Państwo tak licznie pozostaliście z nami na naszym zielonym dachu. Dla większości to pewnie pierwsza okazja, żeby zwiedzać ten zakątek nowej części naszego teatru. Jak zwykle chciałbym złożyć podziękowania, ale jeśli Państwo pozwolicie, chciałem tym razem nieco odwrócić ich kolejność, nie bez powodu. Wydaje mi się, że przy tym spektaklu, jak przy mało którym, praca pana Tadeusza Stacha, pana Andrzeja Krzyczmonika i pani Małgosi Jerzykowskiej, pracownia stolarska, plastyczna i krawiecka, zasługuje na najwyższe uznanie i z serca. Idąc dalej i wymieniając osoby, których na co dzień Państwo nie macie okazji zobaczyć, chciałem podkreślić imponujące tempo zmiany wykonywanej w przerwie spektaklu i panu Włodzimierzowi Nędzy, pełniącemu obowiązki kierownika technicznego na tym nowym odcinku. Serdecznie dziękuję i gratuluję. Gratuluję panu Kacprowi, panu Ryszardowi, panu Grzegorzowi, panu Ryszardowi. Pani Grażynce. Tak, pani i pani Grażynce. Oraz pani Sandrze i pani Kasi, a także pani Oli, inspicjentce, suflerce, za tę robotę tak wyjątkową, której na co dzień nie widać, a przy tym spektaklu jest szalenie ważne. Chciałem bardzo podziękować aktorom Tarnowskiego Teatru, pani Matylda Baczyńska, pani Dominika Markuszewska, pani Ewa Sąsiadek, pan Mariusz Szafosz, pan Ireneusz Pastuszak, pan Tomasz Wiśniewski i last but not least, pan Filip Kowalczyk.
Szanowni Państwo, bardzo jestem szczęśliwy, że twórcy wracają do nas i takich powrotów przy tym spektaklu mieliśmy dwa, bo zarówno pan Leszek Bzdyl, odpowiedzialny za ruch sceniczny, jak i pani Karolina Gębska pracują u nas nie po raz pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni, a nawet trochę jestem pewien, że nie ostatni. Bardzo im serdecznie dziękuję, również panu Tomaszowi Bajerskiemu, kompozytorowi. Niestety nie ma ich dzisiaj z nami ze względu na ich zobowiązania zawodowe, ale serdecznie im dziękuję. Dziękuję za ogrom pracy i sprawowanie nadzoru nad wszystkimi osobami, które wymieniłem z początku. Pani Weronice Karwowskiej, autorce scenografii i kostiumów, która we współpracy z panią Zofią Jocek pracowała. Również dziękuję. To już wszystko, co musiałem spamiętać, a teraz już wiem, co chcę powiedzieć. W pracy dyrektora artystycznego są takie chwile, tylko chwile, kiedy ma się ogromną przyjemność, odczuwa się wielką radość, przyjeżdżając do teatru na kilka dni przed premierą przedstawienia i widząc, że ktoś wykonał kawał dobrej roboty, profesjonalnej, rzetelnej, mądrej, pięknej. I za tę robotę i za przyjęcie mojego zaproszenia do Tarnowa chciałem reżyserowi, panu Edwardowi Wojtaszkowi, serdecznie podziękować. I jeżeli Edward pozwoliłby na taką parafrazę autora: dziękuję, panie Edziu kochany, nie wiem, co byśmy bez pana zrobili. Chciałem bardzo podziękować całemu teatrowi, począwszy od Marcina, ale naprawdę wszystkim, którzy pomogli nam zrobić to przedstawienie. Bo wiadomo, że na scenie oglądamy aktorów, którym bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dawno nie miałem tak fajnego zespołu, który pracował ze sobą. Nie ktoś na swoje konto, tylko wszyscy pracowali razem. I to było cudowne i to dodawało skrzydła. Ale oprócz tych, których widzicie, są ci wszyscy wymienieni i niewymienieni. I muszę powiedzieć, że dawno też nie spotkałem się w teatrze z tak cudownym entuzjazmem do pracy, z ochotą do pracy, z próbą wymyślenia czegoś, kiedy nam było czegoś potrzeba. I będę to wspominał bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję, że Państwo przyszliście tak licznie, to o czym mówił Marcin na samym początku, natomiast chciałbym przeprosić wszystkie panie, które wybrały się na dzisiejszy wieczór, że nie uprzedziliśmy o tym, i wszystkie te panie, które troszeczkę mają problem ze szpilkami, mam nadzieję, że sobie poradzą tego wieczoru. Obiecujemy, że będziemy uprzedzać o takich okazjach, kiedy będziemy się spotykać tutaj właśnie na dachu. I chciałbym powiedzieć, że jutro będzie też taka okazja, ponieważ w ramach prezentacji tego budynku i tego, że został wybudowany ze wsparciem funduszy zewnętrznych, środków unijnych, będzie oprowadzanie po teatrze, także bardzo serdecznie zapraszamy. Będzie można tu przyjść w ciągu dnia, kiedy jest bardzo dużo słońca, trawa jest tak samo zielona albo może jeszcze bardziej i będzie może trochę mniej ludzi niż dzisiaj wieczorem, więc będzie można się tutaj cieszyć tym otoczeniem. A wszystkich Państwa też chcielibyśmy zaprosić na te rzeczy, które się tu będą działy, bo wymyśliliśmy to miejsce także po to, żeby tu pokazywać nasz wspaniały zespół aktorski. I końcem czerwca zagramy tutaj, jeśli pogoda pozwoli, Apetyt na czereśnie, więc już teraz serdecznie zapraszamy bodajże na 21-22 czerwca, bo myślę, że to będzie niezapomniane wydarzenie, a dzisiaj mam nadzieję, że Państwo długo tutaj z nami pozostaniecie, a sąsiadów przepraszamy z góry. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję.